nie sądzę, żebym była inspiracją dla dziewczyn, aczkolwiek jeśli tak jest, uważam, że niemożliwe nie istnieje i każda z nas, jeżeli będzie tylko wytrwała i wytrwale dążyła do celu, to go po prostu osiągnie. Jestem pierwszą kobietą w Polsce, która lata na samolotach wojennych. Nazywają mnie Witch, ale nie jestem aż taka zła. Obecnie latam MiG-em 29. Kiedy zakładam hełm i idę do samolotu, to wiem, że nie mam taryfy ulgowej. Ten samolot po prostu nie wybacza błędów, czy to kobiecie, czy mężczyźnie. Wszyscy jesteśmy pilotami. Jestem częścią NATO Air Defense Quick Reaction Alert. Jesteśmy dumni z tego, że możemy osłaniać i chronić naszych sojuszników z NATO. Bycie pilotem było czymś tak niewiarygodnym i nieprawdopodobnym, że tak sobie pomyślałam, że jak już mierzyć, to mierzyć wysoko i nie ma rzeczy niemożliwych. Thank you.